Mam dla Was małą zagadkę. Gdybyście wsiedli do rakiety, która może poruszać się z prędkością bliską prędkości światła, powiedzmy 99 i parę dziewiątek po przecinku, no to jak szybko dolecielibyście do Proximy Centauri, która oddalona jest o mniej więcej 4 lata świetlne od naszej planety? Czy lecielibyście tam 4 lata? Okazuje się, że dużo krócej. Dlaczego tak się dzieje? No jest to właśnie paradoks, który nie do końca jest paradoksem. I dzisiaj o takich właśnie wnioskach płynących z teorii względności. No dobra, to jak to jest? Bo patrząc na teorię względności, czasami głowa naprawdę paruje. Widzimy rzeczy, które pozornie są sprzeczne wewnętrznie i tworzą jakieś paradoksy, no ale okazuje się, że te paradoksy jakoś się udaje się ich pozbyć po prostu, no bo gdyby faktycznie tak to wyglądało, to coś by nie tak było z teorią względności. Taki paradoks jeden poruszyłem we wstępie, czyli to, że możemy lecieć sobie do Proximy Centauri, jeżeli mielibyśmy tyle energii, żeby rozpędzić pojazd kosmiczny do tak niewyobrażalnych prędkości. No i nagle okazuje się, że będąc na pokładzie, mierzylibyśmy ten czas niby tak samo, ale ta droga by się nam skróciła, bylibyśmy tam szybciej. No brzmi to bez sensu. No, teoria względności na pierwszy rzut oka brzmi bez sensu. Okazuje się, że jak temu się przyjrzeć uważnie, to nie ma tam żadnych logicznych sprzeczności. To brzmi dziwnie, ale wszystko trzyma się kupy zadziwiająco dobrze. I to też jest często test na zrozumienie teorii względności, bo jak uczę studentów właśnie tego, to często ich zasypuję różnymi paradoksami. Ich zadaniem jest wskazać sposób na patrzenie tak, żeby te paradoksy zniknęły, bo ich tak naprawdę tam nie ma. W przypadku tego problemu, o którym mówisz, sytuacja jest taka, że z perspektywy Ziemia, kogoś, kto jest na Ziemi, kto patrzy na lecącą rakietę. Rzeczywiście ziemniaka. Ziemniaka, tak. Podróż będzie trwała mniej więcej 4 lata. No bo to jest maksymalnie prędkość światła, którą można się poruszać i tyle. Natomiast z perspektywy kogoś, kto siedzi w takiej rakiecie, ponieważ w wyniku tego, że on porusza się z dużą prędkością, to względem niego, zarówno Ziemia, jak i ta Proxima Centauri porusza się z bardzo dużą prędkością w przeciwną stronę, odległość między nimi się skraca. Odległość między tymi punktem A i punktem B ulega ekstremalnemu skróceniu i w związku z tym ta droga wydaje się o wiele krótsza do przebycia. I dlatego z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie, podróż będzie mogła trwać dowolnie krótko, jeśli się będzie mógł poruszać z dowolnie prędkością, dowolnie bliską prędkości światła. Czyli im więcej dziewiątek po przecinku, tym bardziej się skróci ten czas, dosłownie kilka minut możemy lecieć nawet. Tak, no jak gdy prędkość rakiety dąży do prędkości światła, to odległość między początkiem a końcem dąży do zera, więc ta podróż może trwać dowolnie krótko. Teraz pytanie jest, jak ten fakt wyjaśnić z perspektywy kogoś, kto stoi na Ziemi? Jak to się dzieje, że rakieta, że kosmici czy kosmonauci będący w rakiecie dolecą do celu prawie się nie starzejąc? Otóż powód jest taki, że z perspektywy kogoś, kto stoi na Ziemi, rakieta się porusza bardzo szybko i zegary, które są w środku tej rakiety, chodzą o wiele wolniej. I taki jest punkt widzenia ziemianina. Rakieta latuje do celu po o wiele krótszym czasie rakiety, dlatego że zegar w rakiecie i wszystkie inne procesy w rakiecie spowalniają o czynnik, który też wzrasta wraz z prędkością rakiety. Ale tylko z naszej perspektywy ziemniaka, będącego tutaj na naszej planecie. Tak. No, Ale ciekawe jest to, że oba punkty widzenia są prowadzą do tego samego wniosku. Zarówno z perspektywy kogoś, kto jest na Ziemi, rakieta zestarzeje się bardzo mało w czasie podróży, jak i z perspektywy kogoś, kto leci tą rakietą. On zestarzeje się bardzo mało w czasie tej podróży. Tylko że wyjaśnienia są zupełnie różne. Z jednego punktu widzenia to odległości się skracają, z drugiego punktu widzenia czas płynie wolniej, ale to nie ma żadnego znaczenia, jakie jest wyjaśnienie. Ważne, że efekt końcowy jest ten sam. I to jest jedna z bardzo ważnych własności teorii względności, że niezależnie od tego, który układ odniesienia wybierzemy, wnioski muszą być takie same. Dzięki temu to się spina w ogóle i nie rozlatuje nam. I dzięki temu nie jest to paradoksem tak naprawdę. To nie jest żaden paradoks, to jest pozorny paradoks, który jakby po uważniejszej analizie daje się w ten sposób rozwikłać. Ale z tego między innymi wynika, że jest niezbędne, żeby dylatacja czasu, czyli ten efekt spowolnienia czasu w wyniku ruchu, zachodził o ten sam czynnik, o który skracają się odległości, jeśli się poruszamy jakąś prędkością, czyli skrócenie Lorentza. Czyli skrócenie Lorentza i dylatacja czasu muszą zachodzić o ten sam czynnik, muszą skracać się o ten sam czynnik
zależącą od prędkości, bo tylko dzięki temu unikniemy paradoksu. Mhm. I tylko dzięki temu widzimy to samo przesunięcie, tak? Bo tylko z jednej perspektywy w czasie, a z drugiej w przestrzeni de facto. Jeżeli nie wiecie, o czym mówimy, to w poprzednim odcinku wyjaśnialiśmy właśnie, co to właściwie jest, czym jest dylatacja czasu i sięgnijcie po niego, żeby lepiej zrozumieć to, co tutaj w tym momencie mówimy. Okej, na swoim kanale masz inne fajne paradoksy, o których mówisz, no chociażby na przykład to, może tylko napomknijmy o tym, o co chodzi, że jeżeli mielibyśmy jakiś kij, który leciałby sobie z prędkością też bliską prędkości C, to czy mógłby przelecieć przez szczelinę utworzoną pomiędzy na przykład jakimiś tam innymi barierami, jeżeli one by leciały sobie do góry i on by się tak idealnie w nie gdzieś tam wkomponował? No, efekt skrócenia Lorenza, czyli skrócenia w kierunku ruchu, jest jak najbardziej realny. W tym sensie, jak ciało się porusza bardzo szybko, to się skraca, robi się o wiele krótsze. Jeżeli by na przykład musiał się spotkać z jakąś barierą, która przepuszcza tylko ciała, które nie są zbyt długie, to dzięki temu skróceniu można uniknąć zderzenia, można przejść z taką barierę się przedostać. Więc efekt jest jak najbardziej realny i prowadzi do bardzo konkretnych konsekwencji. I o tym pewnie jeszcze będziemy mówić jakiś czas, szczególnie w elektromagnetyzmie, jak się okazuje. Bez efektu skrócenia Lorenza nie da się wyjaśnić w ogóle takiego prostego zjawiska jak prąd elektryczny. Okej, więc jak chcecie sobie dokładniej zobaczyć ten paradoks, to wpadajcie do Andrzeja na jego kanał, link macie w opisie. A my przejdźmy teraz do kolejnego paradoksu, czyli paradoksu, nazwijmy go pomiarów tunelu. Może to będzie odpowiednia nazwa, czyli mamy samochód, który porusza się z prędkością relatywistyczną, on sobie wjeżdża do tunelu i obserwuje mniej więcej właśnie, kiedy do tego tunelu wjeżdża, kiedy z niego wyjeżdża. Mamy też policjanta, który stoi na zewnątrz, robi pomiar i sprawdza, czy samochód zmieścił się cały w tunelu, czy nie. No bo mamy, tak jak już wspomnieliśmy, to skrócenie przestrzeni, więc z perspektywy kierowcy ten tunel będzie dużo krótszy niż z perspektywy policjanta. No to jest ciekawy paradoks, szczególnie w Warszawie mamy tunel, który biegnie wzdłuż rzeki, to jest ewenement. Podobno takie tunele też istnieją w innych miejscach, ale mimo wszystko jest to dosyć dziwne. No w każdym razie rzeczywiście sytuacja jest taka, że gdybyśmy mieli samochód poruszający się z bardzo dużą prędkością, którego długość spoczynku byłaby mniej więcej taka długość tunelu, na przykład gdyby ten samochód miał bardzo dużo przyczep, to wjeżdżając do tunelu z dużą prędkością, on może w całości ulec skróceniu i zmieścić się w środku, w całym tym tunelu. Tak twierdzi przynajmniej ktoś, kto patrzy na jadący samochód, dla którego ten samochód porusza się dużą prędkością. Samochód, który normalnie miałby taką samą długość jak tunel, skraca się i mieści się w środku. Z kolei z perspektywy kierowcy w samochodzie sytuacja jest odwrotna, dlatego że samochód według niego spoczywa, więc ma normalną długość, ale to tunel porusza się w przeciwną stronę i to tunel się powinien skrócić. I w tym układzie odniesienia kierowcy samochód nie może się zmieścić w krótszym tunelu i będzie wystawał na zewnątrz. Teraz pytanie, kto ma rację? I tutaj znowu odpowiedź jest taka, że oba punkty widzenia są właściwe i obaj obserwatorzy mają rację. I żeby tą pozorną sprzeczność wyjaśnić, trzeba znowu przywołać ważną konsekwencję szczególnej tej względności, mianowicie to, że pojęcie równoczesności jest względne. Dlaczego? Otóż jeżeli mówimy, że samochód znajduje się wewnątrz tunelu, to co mamy na myśli? No mówimy tak naprawdę, że początek samochodu i koniec samochodu równocześnie są w środku. Czyli jeżeli w jakiejś chwili dokonamy pomiaru położenia i położenia początku i końca ciężarówki czy samochodu, to obydwa te punkty będą wewnątrz tunelu w tej samej chwili, równocześnie. Z kolei, jeżeli na te pomiary będzie patrzył ktoś, kto jedzie tym samochodem, to według niego pojęcie równoczesności jest inne i te pomiary były wykonane źle, bo według niego najpierw był dokonany pomiar położenia początku ciężarówki, ona się trochę przesunęła i dopiero za jakiś czas został zmierzony koniec ciężarówki. I dlatego ktoś, kto jedzie tą ciężarówką, kierowca, twierdzi, że te pomiary są zrobione źle i trzeba inaczej mierzyć położenie początku i końca, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ciężarówka jest w środku, czy nie. I z kolei z perspektywy kierowcy należy te pomiary zrobić inaczej, co z kolei będzie absurdalne z perspektywy kogoś, kto spoczywa w tym tunelu. Więc pojęcie równoczesności i jego względność powodują, że jeden punkt widzenia i drugi punkt widzenia ma sens. I dzięki temu właśnie nie ma żadnego paradoksu tak naprawdę. Możliwe jest, że w pierwszym układzie odniesienia ciężarówka mieści się w środku i możliwe jest, że w drugim układzie odniesienia tunel mieści się w obrębie ciężarówki. Okej, czyli znów
Paradoksu brak, niestety. Jakbyśmy się starali, to nie ma opcji. No paradoks w tym sensie jest, że jest to dziwne po prostu, natomiast to, że coś jest dziwne, nie znaczy, że jest nieprawdziwe. Mm-hmm. Nie ma tu logicznej sprzeczności. Mm-hmm. Okej, okay, to tylko zależy od tego, w jaki sposób podejdziemy do pomiaru tak naprawdę. Tak, i teraz ważne jest też, że to, jak mierzymy położenie jakiegoś obiektu, który ma jakiś rozmiar, wykorzystuje pojęcie równoczesności. Dla jednego obserwatora, jeżeli mierzymy długość jakiegoś ciała, które się przesuwa, to musimy jednocześnie zmierzyć położenie i koniec w tej samej chwili. Mhm. Jak na przykład coś się przesuwa i najpierw zmierzę położenie początku, a chwilę później położenie końca, no to ciało się w międzyczasie trochę przesunie i różnica pomiarów będzie zafałszowana. Więc każdy obserwator musi używać swojego pojęcia równoczesności do wykonania pomiarów, a ponieważ to pojęcie jest różne w różnych układach odniesienia, stąd wniosek, że różni obserwatorzy mogą twierdzić różne rzeczy na temat tych relacji względnych między różnymi ciałami. Mhm. Okej, jak się myśli o teorii względności, to takim jednym chyba z najbardziej znanych tak naprawdę paradoksów jest paradoks bliźniąt, czyli mówiąc w skrócie, jeżeli wsadzimy jednego bliźniaka do rakiety, drugi zostanie na Ziemi jako ziemniak, i tego pierwszego puścimy, niech on przyspiesza, leci sobie w przestrzeni kosmicznej, potem on sobie wróci na Ziemię i zobaczymy, że jeden się postarzał inaczej niż drugi. No rzeczywiście tak jest, że z perspektywy tego inercjalnego obserwatora, który siedzi na Ziemi i patrzy na poruszającą się rakietę, czas w rakiecie spowalnia w wyniku tego ruchu, no i po powrocie gość, który leciał rakietą, zastarzał się trochę mniej niż zastarzał się ten, który siedział cały czas na Ziemi nieruchomo. Ten paradoks staje się tym bardziej jaskrawy w momencie, kiedy ci dwaj goście, o których mówimy, to są bliźniacy, którzy mają ten sam wiek na początku tej całej historii, a potem okazuje się, że jeden z bliźniaków jest młodszy od drugiego. Mhm. I efekt ten może być dowolnie duży, to znaczy jeżeli prędkości ruchu są bardzo duże i podróż trwa bardzo długo, to może się wręcz okazać, że jeden z bliźniaków się postarzał o wiele lat, a drugi tylko parę minut. I mamy tutaj taką dosyć jaskrawą, paradoksalną sytuację. Ale paradoks jest tutaj tylko wyłącznie taki metaforyczny, bo nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Zazwyczaj sprzeczność się wskazuje, mówiąc, że z perspektywy tego, kto jest w rakiecie, ten w rakiecie spoczywał, a ten na Ziemi cały czas się poruszał. Dokładnie. I pytanie, czy nie powinno być na odwrotnie, czy ten, kto jest na Ziemi, nie powinien być młodszy, a ten w rakiecie starszy. Ponieważ nie może być jedno i drugie spełnione, bo w końcu ci dwaj goście się spotykają i mogą sprawdzić, jak jest naprawdę, co powoduje, że nie ma tu sprzeczności. I tym czynnikiem, który powoduje, że nie ma sprzeczności, jest to, że jeden z tych obserwatorów jest inercjalny, bo nie ruszał się przez całą tą podróż, a drugi nie jest inercjalny, dlatego że obserwator w rakiecie musiał przyspieszyć. Mhm. A jak przyspieszał, to przez ten czas przyspieszenia jego ruch nie był ruchem inercjalnym, czyli właśnie prawa szczególnej tej względności de facto przestają tam działać. I wszystko, co mówiliśmy dotychczas o dilatacji czasu, o skróceniu Lorentza i tak dalej, obowiązuje tylko w inercjalnych układach odniesienia i przestaje działać na czas przyspieszania rakiety. Kiedy rakieta przyspiesza, dzieją się tam zupełnie inne rzeczy, jeszcze nowe efekty się pojawiają, o których jeszcze będziemy mówili zresztą. Te efekty mają coś wspólnego z grawitacją, bo grawitacja ma związek z przyspieszeniem, natomiast to powoduje, że nieuprawnione jest branie punktu widzenia gościa w rakiecie, dlatego że on nie jest obserwatorem inercjalnym. I wnioski, które wyciągnęliśmy wcześniej, są poprawne. Gość, który stoi na Ziemi, twierdzi słusznie, że kosmonauta w rakiecie zestarzeje się mniej. Natomiast punkt widzenia kosmonauty jest nielegalny, bo to nie jest obserwator inercjalny. Mhm. Więc wysyłamy policję na pokład rakiety. Okej, jakieś jeszcze paradoksy przychodzą ci do głowy ciekawe? No jest bardzo dużo różnych ciekawych, takich pozornych sprzeczności teorii względności, którym można męczyć studentów. Ja taką zagadkę lubię na przykład, która wraca do chodu sportowego. Mieliśmy kiedyś mistrza Roberta Korzeniowskiego, który chodził bardzo szybko. No można zwrócić uwagę, że jak ktoś się porusza bardzo szybko, to czas w takim układzie odniesienia spowalnia. Jak patrzymy na takiego bardzo szybko poruszającego się gościa, to jego zegarek chodzi wolniej, ale też jego włosy rosną wolniej, jego serce bije trochę wolniej, wszystkie procesy spowalniają. I im bliżej zbliża się prędkość, im bardziej zbliża się do prędkości światła, tym te efekty się nasilają. I teraz można zadać pytanie, czy to nie będzie tak, że w momencie, jak on się będzie poruszał prawie z prędkością światła, to jego serce będzie prawie stało w miejscu, jego włosy prawie nie będą rosły, mhm, i będzie też bardzo powoli ruszał nogami. I teraz jest pytanie, czy to możliwe, żeby się poruszać prawie z prędkością światła, prawie nie ruszając nogami. Jak tutaj rozstrzygnąć, co tu się w ogóle dzieje?
Czyli kreskówki nas oszukiwały, nie? Tam jak któraś bardzo przyspieszała, to miała aż młynek z nóg, a wprawdzie byłoby to zupełnie inaczej. No właśnie, to ciekawa sprawa jest taka, że znowu wszystkie te efekty się łączą i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie naraz, żeby zrozumieć, na czym polega problem. Z perspektywy takiego gościa, który idzie bardzo szybko, zwróćmy uwagę, że w ogóle według niego on, czyli jego środek spoczywa, natomiast bardzo szybko pod jego nogami przesuwa się ziemia. W związku z tym odległości ulegają skróceniu i w związku z tym, jeżeli on zrobi krok i potem kolejny krok, to dwa kolejne ślady na ziemi pozostawione przez jego nogi będą w bardzo dużej odległości na tej ziemi, bo ta ziemia się pod jego nogami bardzo skróciła. Dokładnie. W związku z tym z perspektywy sędziów, którzy patrzą na Korzeniowskiego, który idzie bardzo szybko, jego kroki muszą być w bardzo dużych odległościach od siebie. I teraz pytanie, jak on może robić kroki w bardzo dużych odległościach, skoro jego nogi nie są wcale jakieś specjalnie długie? Jak to wygląda z perspektywy sędziów? I tutaj znowu kluczowe okazuje się po raz kolejny pojęcie równoczesności, jego względność. Otóż w chodzie sportowym jest taka zasada, że nie wolno odrywać nóg od ziemi. I cały czas przynajmniej jedna noga musi dotykać ziemi, żeby to, co się dzieje, nazwać chodem w ogóle, żeby nie był to bieg. Więc Korzeniowski, żeby iść jak najszybciej, decyduje się stawiać stopę i jednocześnie odrywać od ziemi tą drugą, żeby jak najszybciej iść, żeby ten kontakt z obiema nogami na ziemi był jak najkrótszy. No więc on stara się odrywać i stawiać obie stopy jednocześnie. Ale wiemy, że pojęcie jednoczesności jest względne i z perspektywy sędziów okaże się, że nie jest tak, że Korzeniowski jednocześnie stawia jedną nogę i jednocześnie odrywa drugą, tylko najpierw będzie jedno, potem będzie drugie. I teraz pojawia się pytanie, czy będzie tak, że w układzie sędziów będzie faza, w której obie stopy dotykają ziemi przez jakiś czas? Czy też będzie taki, w tym układzie sędziów taka faza, w której obie nogi są oderwane od ziemi, co jest nielegalne? Dokładnie. I tłumaczyłoby, dlaczego sędziowie regularnie dyskwalifikowali Korzeniowskiego właśnie za bieganie, co jest nielegalne w chodzie sportowym. I okazuje się, że ponieważ, jak już mówiliśmy wcześniej, on musi stawiać stopy w dużych odległościach na ziemi, to żeby to zrobić, ponieważ nie może się rozciągnąć, musi mieć fazę lotu. I on rzeczywiście, jak się przyjdzie temu uważnie, sytuacja wygląda tak, że on stawia jedną nogę, odrywa ją, leci przez jakiś czas, dopiero za jakiś czas stawia kolejną nogę, odrywa obie nad ziemi, leci nad tą ziemią przez jakiś czas, stawia kolejną i taką fazą biegnięcia z dużymi, czy w zasadzie skakania z dużymi krokami jest w stanie iść z wielką prędkością, mimo że jego nogi się prawie nie przesuwają, są spowolnione. Ale tak jak powiedziałem, cena jest taka, że sędziowie mają prawo go zdyskwalifikować, bo według nich on biega. Według niego samego z kolei on ma prawo się odwoływać, bo on wcale nie biega. I paradoks jest taki, że i sędziowie mają rację, chcąc go dyskwalifikować, i Korzeniowski ma rację, mówiąc, że nie ma powodu, żeby go dyskwalifikowano. Czyli medal Schrödingera powinien dostać. Jest medal i nie ma medalu. Dokładnie, bardzo, bardzo trafne podsumowanie. Ale tu jest jeszcze jeden, może nie paradoks, ale dosyć ciekawa obserwacja, bo idąc z prędkością relatywistyczną, ten sportowiec, który używa nóg, będzie wyglądał, jakby kompletnie zaniedbywał treningi nóg, bo ulegną one skróceniu z naszej perspektywy. No to prawda. Oprócz tego, że wszystkie te ruchy są trochę spowolnione, to jeszcze jest drugi efekt, polegający na tym, że skracamy się w kierunku ruchu, więc przy prędkościach bliskiej prędkości światła taki obserwator, taki obiekt, który się porusza, jest bardzo płaski, jest spłaszczony niemalże do jak naleśnik, jak kartka papieru wręcz. I w granicy, gdy wszystko zbliża się do prędkości światła, to skrócenie też jest ekstremalne. No, to całe szczęście nie musimy żyć w miejscu, gdzie prędkość światła jest naszą obowiązującą, bo nasz świat byłby bardzo dziwny, a może właśnie fajny. Zresztą możecie sobie to zobaczyć, moi drodzy, w naszych poprzednich odcinkach, też w odcinku chociażby o prędkościach światła, te wszystkie efekty mogliście sobie na animacjach zobaczyć. No i cóż, zapraszam jeszcze raz na kanał Andrzeja, tam macie jeszcze dodatkowe paradoksy, link znajdziecie w opisie, także koniecznie lećcie już teraz, no i zapoznajcie się z tym wszystkim, a my w kolejnym odcinku zajmiemy się też dosyć ciekawym pytaniem, czyli czy teraz w ogóle istnieje? Powiedzieliśmy, że jest względne, ale czy tak naprawdę w ogóle jest sens mówienia o tym, że teraz istnieje? No i okazuje się, że w zasadzie pojęcie teraz nie tylko jest względne, tak jak zauważyliśmy wcześniej, ale w ogóle sama definicja pojęcia teraz zaciera się i zatraca swój sens. I w pewnym sensie mówienie o teraz nie ma sensu. Więc widzimy się za 2 tygodnie, choć nie ma to sensu.